Dzień dobry. Dobry wieczór. W sumie nie mam pojęcia, kiedy będziecie tego słuchać. Tak jak wy nie wiecie, kiedy to nagrywamy. A może powiemy, kiedy to nagrywamy? Nie powiemy, kiedy to nagrywamy, ale nagrywamy to tak dosyć specjalnie. Dzisiaj tak wyjątkowo. Taki program będzie taki... Mało o grach będzie w tym programie. Nie no, siłą rzeczy będzie o grach, bo wszystko się toczy dookoła gier akurat w tym temacie. No ale, tak, ale... Ale to jest tak, że co roku nadchodzi ten miesiąc październik. To jest taka orientacyjna data początków gramu. Ja to bardzo lubię, bo akurat 1 października są moje urodziny, zaraz potem są urodziny gramu. Wszystko to się jakoś tam ładnie spina w jedno wielkie świętowanie. A tym razem mamy urodziny gramu 10. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. No, ten gram to szczeniak w porównaniu z nami. No tak, prawdę powiedziawszy. No, ale tak, no. Zdrowie gramu. Nie inaczej. No. I jak dla mnie, no to tutaj, ja mówię właśnie o tym, że ta data jest umowna. To się nazywa za zamaszyste otwarcie. Tak. No tak, a za otwarcie gramu znowu już nie było takie zamaszyste, bo to wszystko dojrzewało w jakiejś tam coraz zmieniającej się formie. Gdzieś tam w bebechach CD Projektu była grupa, która miała pomysł, nie? Że jak już stawiają stronę, mają zrobić cały serwis, to żeby to było coś więcej. No i w tych szalonych głowach od razu tak naprawdę istniał też projekt, żeby to nie było ściśle związane z samym CD Projektem. Wtedy CD Projekt to był największy polski wydawca. No, zdecydowanie. Z gigantycznym portfelem i z bardzo mocnymi tytułami cały czas. I faktycznie, jeżeli pisać o grach, no to faktycznie no, ten CD Projekt to był bardzo duży fragment rynku wtedy. No ale w głowach szalonych wtedy rodził się pomysł, żeby to może było takie bardziej odcięte i niezależne od działu marketingu CDP-u, którym wtedy trząsł niejaki ojciec dyrektor, nieważne. W każdym razie... Cała ta historia potoczyła się nieco inaczej, dlatego że ta niezależność przyszła dużo później, ale gdzieś tam po drodze stwierdzono, że żeby postawić profesjonalny serwis, trzeba ściągnąć kogoś z doświadczeniem, no i akurat padło na mnie. Byliśmy świeżo po, no nie tak świeżo, ale po... relatywnie świeżo po śmierci kolejnej polskiej edycji GameStara. Tak. Bo... I w zasadzie też... część z nas już poszła sobie gdzieś do innych, pisywała w różnych redakcjach innych, zaczęła zajmować się innymi sprawami i ja jeszcze siedziałem wtedy u wydawcy, znaczy siedziałem w domu jak zawsze, ale pracowałem dla wydawcy GameStara, czyli dla IDG polskiego, no i jakoś tam jeszcze zapełnialiśmy zawartością strony internetowe. No i wtedy były sekretarz redakcji GameStara, zwany pluszowym misiem albo lewiatanem, sobie tak przyszedł do mnie z propozycją, że właśnie kombinują nad założeniem redakcji gdzieś tam przy CDP-ie i czy bym nie przyszedł na rozmowy. Bo tam przedstawił, że mógłbym być rozsądną osobą. No dobra, stwierdziłem, że się przejdę, przecież nic mi się nie stanie. No przejść się zawsze można. Przeszedłem się, pogadałem. To nie boli podobno. Było miło. Pogadałem, stwierdziłem, że wszystko będzie bardzo fajnie pod jednym warunkiem, że nie będę przychodził do nich do biura na etat i po prostu będę pracował zdalnie. No i było okej. Okay. No ale później dotrzymałem telefon, że nie jest to okej okay i jednak będzie to praca w biurze, więc stwierdziłem, że dziękuję. Minęły chyba 3 miesiące, jak się zgłosili, że jednak okej, jest praca zdalna. I jakoś to ruszyło.
no, dociągałem ludzi z dawnego GameStara przede wszystkim do pierwszego składu redakcyjnego, jako takich, których miałem zaufanie, i miałem ich sprawdzonych. Tak, wiedziałem, no, jak tam sobie jakoś w życiu, co porabiają, gdzie piszą. I no, w czym nawet, są mocni, nawet przyklepałem, że stawka musi być taka, żeby mógł ich zabrać na przykład, żeby wówczas pisujący dużo o grach, jeszcze niejaki siwy, teraz pan poważny prawnik, już nie ma czasu, znaczy gra w gry, ale już o nich nie pisuje. Po prostu, żebym mógł go ze szponów gier online wyrwać, więc zaproponowałem mu większe pieniądze i przyszedł, nie? Tak też ściągałem parę osób, Malwinę, jakoś tak ten stary team, który pracował przy GameStarze, zacząłem odbudowywać, a przy okazji dostałem też od razu taki pakiecik osób, które miały przy tym w jakiejś innej wersji rzeczywistości pracować, ale się nie udało dogadać. No, proszę, nie wyciszyłem telefona. No, w każdym razie jakoś to było tak, że była sobie grupa przy innym portalu pracująca, która miała też początkowo w jakiejś jednej wersji rzeczywistości, mówię, tworzyć gram, no i, a przynajmniej współtworzyć. Wyszło z tego tyle, że dostałem od menadżera informację, żeby sprawdzić tych ludzi, zweryfikować, może któryś z nich się do czegoś nadaje. No, najlepiej piszący w międzyczasie zdążył pójść na dziennikarstwo i się zmanierować tak, że jego teksty już nie dawały się czytać, za to kilku młodszych jak najbardziej dociągnąłem i tak wtedy trafił Himek, którego już nie ma na gramie, no, ale też trafił Zajk, który do dzisiaj jest. I on wtedy był strasznie młodym chłopakiem, to miał 16-17 lat. I jego głównym atutem było to, że nie interesował się jedynie grami o motoryzacji, ale również motoryzacją, więc miał, i to bardzo się interesował, bardzo dużo tam badał i miał jakby takie spojrzenie nie nerda od komputera, ale faceta, który się tam zna na temacie. Mhm. Żeśmy go szkolili z początku, czego po prostu nie zapomnę. Obróbka tekstów za X-a potrafiła zajmować... Tak wiem, bo sam brałem nawet w tym udział czasami, jeżeli było już bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia i akurat... No, ale ty przyszedłeś już po pierwszych szlifach, ty już na ten... Pierwsze próby były straszne, no ale chłopak się wyrabiał, no i było warto w niego zainwestować czasu. No po pierwszych szlifach, no nie mówię, że, znaczy zależy co uznasz za pierwsze szlify, dlatego że czegoś takiego jak recenzji gry komputerowej do czasu pamiętnego Default, to ja nigdy nie napisałem wcześniej. No dobrze. No. No właśnie. To jest pierwsza sprawa. Tak naprawdę jeżeli chodzi o tą formę pisania czegokolwiek, to w tym momencie no w ogóle pisania o grach jako takich, no to gram był absolutnie, całkowicie, totalnie moim debiutem. Dlatego, że wcześniej o grach dyskutowałem, w gry grałem, o grach się wypowiadałem, owszem, na forach, ale nigdy nie był to tekst, który no, musiał pewną formę, wiesz, utrzymywać od początku do końca i funkcjonował w ramach jakiegoś tam określonego gatunku, czyli recenzji. No i to wiesz, to jest różnica dosyć duża, ale przyznam szczerze, że akurat sam czytałem sporo, jeżeli chodzi o recenzje, no, chociażby z tej prostej przyczyny, że w tym momencie pojawiały się już właśnie u nas gry wydawane po polsku. Między innymi właśnie przez CD, który był jedną z pierwszych firm, które tak na dużą skalę zaczęły się takimi rzeczami tutaj bawić na naszym rynku, no, że te gry swoje kosztowały. No i no wiadomo, no przychodzi moment, kiedy zaczyna się czytać, dlatego że... Po to, żeby nie wdepnąć. Właśnie, decyzje. No a oczywiście, jak wiadomo, zasoby finansowe na wiele mogą pozwolić, ale nie na wszystko naraz, prawda? No i w tym momencie sporo czytałem, więc wiedziałem, jak mniej więcej recenzja gry powinna czytać. Zresztą czytałem od bardzo dawna, bo wychowałem się przecież na... ja od Bajtka zaczynałem, na dobrą sprawę. Tam w zasadzie to nie było pismo o grach, tylko o komputerach. No. Oj, były gry w Bajtku. No oczywiście, że były nawet takie, które się ręcznie wklepywało, prawda? Kod zwykły na Atari. Siedziało się, wpisywało się pół godziny po to, żeby sześć kresek goniło się po ekranie. No cóż, walnął się człowiek w jednym miejscu, już było pozamiatane. W każdym razie myk polega na tym, że
No. Miałem przygotowanie wyłącznie teoretyczne. O, w ten sposób. Żadnego praktycznego. No poza tym, no, nie oszukujmy się, na początku ja, już pomijając fakt, że trafiłem oczywiście całkowicie przypadkiem na grama, to mówiąc szczerze, na początku nie było tak, że pisałem jakoś strasznie dużo, dlatego że były to właśnie jakieś takie sporadyczne akcje. Dlatego że tak, trzon był, ten taki właśnie jeszcze staroredakcyjny, wtedy tak. Jeszcze istniał. Bardzo dużo tam było właśnie ludzi z poprzedniej ekipy twojej, znaczy waszej w sumie, prawda, odbudowanej. No i ja mówiąc szczerze, gdzieś tam od czasu do czasu łapałem coś, czego nie wiem, albo nikt nie chciał, albo na co akurat ktoś w tym momencie nie miał czasu, bo był zajęty czymś innym. I tak sobie po prostu, pracując w korporacji, w dużej firmie telekomunikacyjnej, dorabiałem tutaj parę groszy, tam parę groszy. Bo i tak w te gry bym grał, a skoro w nie gram, to czemu o nich nie napisać, prawda? No widzisz, to się tak samo widzisz, bo to i później się okazało, że przeszedłeś na to całkowicie i tutaj jakby nasze historie mysza są zbieżne, bo to były moje początki w Gamesarze, były dokładnie takie, że chłopaki Jacek Komuda i Szary rozkręcali polską edycję GameStara i stwierdzili, słuchaj Lukas, ty jesteś tam publikowany, gdzie sporadycznie pisasz, pisać umiesz, grać wiemy, że grasz dużo, więc weź popisz nam recenzje, poradniki, różne takie rzeczy do GameStara. Stwierdziłem, że nic mi się nie stanie, no i tak sobie to robiłem, i w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której chyba jakoś mniej poważnie moją pracę zacząłem główną traktować, bo zarywałem noce, bo te artykuły, wtedy jeszcze dostawał się w ogóle bajońskie pieniądze za pisanie do printu. To były naprawdę poważne pieniążki, więc to była fajny dodatek do fajnej pensji, którą miałem. Ale gdzieś mnie tak wezwano do działu HR i stwierdzono, że ja mam zbyt eksponowane stanowisko, no sysadmin na cały kraj, i że moje podejście do pracy jest takie niewłaściwe. A ponieważ mam eksponowane stanowisko, to ono będzie rzutować na pewno i rzutuje na morale reszty załogi. I to był ten moment, tak? Jak wtedy powinien przeprosić, ukorzyć się, złożyć samokrytykę korporacyjną, tak, cokolwiek. Postać z tabliczką, jestem złym pracownikiem, przez 20 lat. Spojrzałem na szefa działu IT, czyli jedynego dzielącego mnie od Boga, czyli prezesa człowieka, jeżeli chodzi o łańcuszek. Spojrzałem na szefa HR-ów i mówię, słuchaj, ty na pewno tutaj wśród tych dokumentów, które masz, masz różne wariacje przewidziane. I na pewno jest też umowa za porozumienie stron, zróbmy to. Dzięki, bo tak naprawdę od jakiegoś czasu do tego dojrzewałem, ale nie byłem w stanie podjąć tej decyzji, a teraz widzę, że powinienem to zrobić, nie? No i tak właśnie wylądowałem jako pełnoetatowy, że tak powiem, piszący o grach. A ty również później zastosowałem ci też jakiś taki chwyt takiego Nelsona założyłem, że weźmiesz, pisz tutaj więcej. Ugadaliśmy z menedżerem, że będziesz dostawał rozsądną kasę. Przestań siedzieć na tej słuchawce, przestań pracować w korpo na infolinii. Marnujesz się, chłopie, tak? No dokładnie. I tak się skończyło. No wtedy to już tam miałem akurat dosyć lajtową pracę, że tak powiem. No ale nie zmienia to faktu, że siedzenie i oszukiwanie korporacji w taki sposób, że grało się w Wormsy pod DOS-em, ponieważ system monitoringu komputerów nie był w stanie sczytać niczego, co było odpalone w DOS-ie, no nie? Tudzież przychodziło na nocne zmiany, dlatego że wtedy był dostęp do ogólnofirmowego wielkiego serwera, na którym było wszystko. Jeżeli mówię wszystko, to dosłownie wszystko, bo tam były, uwierzcie, terabajty danych. Naprawdę. Jeżeli chodzi o multimedia wszelakie. No i właśnie, to nie było złe. Zarabiało się całkiem nieźle, regularnie, no ale właśnie. Miałem dokładnie to samo. Stwierdziłem, że po prostu przychodzę tam niedospany, zmęczony, dlatego że znowu grałem, znowu coś pisałem i że jara mi to jeszcze bardziej. Mało tego, już też
Mało zabawne było to ciągłe wyciąganie starego jakiegoś lapka, którego wtedy miałem, w kładzenie go na biurku i pisanie na nim tekstów, prawda, zamiast odpowiadać na maile z reklamacjami. No i no właśnie, no w tym momencie i na tym etapie też przyszło coś takiego, że Lukas złożył... Twoje wychodzenie na chwilę, na przerwę z korpo na ulicę i tam przejmowałeś płytkę z grą do recenzji na przykład. Tak, no tak, żeby to raz było. No wiesz, to popołudniami też było tyle dobrze, że miałem ten dobre układy ze stróżami. Po prostu oni używali własnych magicznych kart po to, żeby mi drzwi pootwierać, żebym nie był zanotowany. Ale to takie tam, wiesz, różne ciekawe sytuacje. Dobra, w każdym razie, no właśnie, no Lukas złożył mi propozycję praktycznie nie do odrzucenia wtedy, no i stwierdziłem, że no kurczę, raz kozie śmierć, co ja będę się tam męczył. Nudził i generalnie i tak myślał przez cały czas tylko o tym, żeby wrócić do chaty, bo jeszcze mi zostały pewnie, kurde, ze 4 questy do zrobienia z głównego wątku, albo tu już by recenzję trzeba było napisać, a to przecież czasu coraz mniej, a jak się walka jakaś trudniejsza trafi, nad którą się ze 2 godziny posiedzi, kurczę, bo czasami to i gry też trudne były. No to już były te czasy, kiedy się kończyły robić tak naprawdę trudne. Chociaż jeszcze się zdarzały, jeszcze się zdarzały. No w każdym razie, no tak to mniej więcej wyglądało. No i właśnie, no w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, koniec, papa. Podobnie jak Lukas. W sumie w miłej i dobrej atmosferze opuściłem poprzednie miejsce pracy, bo nie było tam żadnych zgrzytów, nikt jakoś tam straszliwie w tym momencie też nie oponował, wszystko było grzecznie, to nie było tak, że przestałem z dnia na dzień chodzić po prostu do pracy, to odradzam, to nie jest dobry pomysł nigdy. Zawsze warto na ten temat wcześniej porozmawiać i przynajmniej poinformować, że tak się stanie. No i właśnie, no i zaczęło się pisanie dla Gramu i trwa do dzisiaj jakoś. Tak, no a gdzieś jeszcze właśnie, no, tak wracając do tych dawniejszych momentów, to właśnie tak spełniania snów i marzeń, czyli tego, czym miało być Gram właśnie, że pisać o grach innych nie tylko te z portfelu CD Puco. W pewnym momencie zaczęło się robić bardzo ważne, dlatego że zaczęły bardzo szybko się pojawiać już ograniczenia portfela CDP-u, chociażby przez wejście na polski rynek Ubisoftu. No tak, no to jest oczywiste. Że... Zaczęły korporacje growe, tak, otwierać polskie biura, więc trzeba było jakoś kombinować. No i była oczywiście ta nieszczęsna kwestia z również posiadającą potężny portfel Cenegą, która w naturalny sposób, będąc drugim liczącym się dystrybutorem, a nie przedstawicielstwem wydawcy, to był po prostu śmiertelny konkurent dla CDP-u. I to zresztą tym bardziej zaciekły, że to, tym bardziej zaciekły, że często bywało, że ci sami ludzie przychodzili z jednej firmy do drugiej. Tak, no to... A jeżeli przechodzili w sytuacji niezadowolenia, to bardzo utrudniało to późniejsze dogadywanie się. No i były cyrki, no co powiem, i to wszystko się opóźniało, ale wreszcie się udało i wreszcie Gram zaczęło pisać o wszystkich grach z rynku, najpierw za pomocą takich małych wybiegów, a później już całkowicie oficjalnie, bo staliśmy się niezależną spółką. Po prostu nie było możliwe działanie w pełni, no nie, znaczy inaczej, zaczęliśmy pisać o wszystkim wcześniej, ale no nie była to idealnie zdrowa sytuacja w momencie, kiedy byliśmy działem wewnątrz firmy CD Projekt. No tak. Więc kiedy staliśmy się spółką wydzieloną w ramach grupy kapitałowej CD Projekt, no to już wtedy w ogóle zmieniła się rozmowa. Co do prawda niektórzy ludzie w CDP-ie nie za bardzo chyba na początku zatrybili, jak bardzo ważna jest to zmiana i zdarzały się na przykład jakieś takie sytuacje, że nie wiem, była gra, napisaliśmy jej recenzję, nie była ona bynajmniej pochlebna i przez po sąsiedzku jeszcze wtedy mieszcząc się tuż obok CDP-u, no to wpada ktoś z CDP-u i mówi, jak mogliście puścić taką recenzję naszej gry? No cóż.
No mogliśmy. Najwyraźniej tak. A skoro mogliśmy, to puściliśmy. No. No i tyle. Zgadza się. To znaczy, wiesz, to z jednej strony właśnie ten okres przejścia, uniezależnienia się gramu w pewien sposób właśnie, który de facto dość szybko nastąpił tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy tutaj, wiesz, lat. Już 10 lat, tak. Czasu istnienia gramu. To ale jednak, wiesz co, odium tego bycia portalem CD-powym tak naprawdę jeszcze się ciągnęło dosyć długo za gramem, bo się zdarzały przez... Błagam cię, zdarza się do dzisiaj, że ludzie myślą, że jesteśmy częścią grupy kapitałowej CDP. Dobrze, już nie myślą, że jesteśmy dziełem CDP-u, no dobrze, jasne. Jakby gdzieś bardzo wielu osobom umknął ten drobny fakt, że od ładnych paru lat jesteśmy częścią grupy kapitałowej Action. Zgadza się. No, zdarza się, że ktoś ze znajomych na przykład organizujący jakieś larpy czy konwenty mówi: słuchaj Lukas, bo ty tam siedzisz w tym CDP-ie, to może jesteś w stanie załatwić kontakt z redami. A wiesz co ci powiem? To fakt, to się zgadza. Rzeczywiście nie, sporo ludzi nadal nie zatrybiło tego, co się tak naprawdę stało. Nie zwraca uwagi na to, co jest napisane na dole w stopce strony, bo te informacje wszystkie tam u nas są. Nie, no błagam na to. Na jedynce, na stronie głównej portalu. No właśnie tak. Zdarzały się też takie właśnie sytuacje. Mówisz, jak często to czytasz stopki techniczne? Zgadza się. I to całkiem jeszcze nawet niedawno, wiesz, że ktoś właśnie mówił, a co tam, jak tam kurczę u was w tym CDP-ie? No. Tak. Tu masz rację. No ale wiesz, gdzieś to było, no tego się zaczęło i ci, którzy, wiesz, tutaj się pojawiają jako nowi czytelnicy, nowe czytelniczki, nowi użytkownicy, to w tym momencie oczywiście, wiesz, są tego pozbawieni zupełnie. No i bardzo dobrze, zresztą świetnie, bardzo nas to cieszy, ale dużo osób, które gdzieś tam były, znaczy inaczej, ci, którzy są z gramem przez cały czas, to doskonale znają sobie sprawę, podejrzewam, z tego, co się na gramie dzieje tak naprawdę. Ci, którzy byli, wrócili, pojawili się, wpadają sporadycznie, faktycznie mogą się nie orientować i do dzisiaj no, tego typu rzeczy, tego typu akcje mają prawo się zdarzać. No, dlatego chociażby, że nie ma, jak powiedziałem, dla wielu osób znaczenia dokładnie, co się dzieje w zmianach biznesowych w ramach, do kogo należy w tej chwili portal. Znaczy, wiesz, od kilku lat to tak naprawdę faktycznie z punktu widzenia użytkownika, kogoś, kto wchodzi na nasz serwis, nie wiem, przeczytać jakiś tekst, to w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego że i tak piszemy to, co chcemy. Zacznijmy od tego. Czyli, no, jeżeli to, co chcemy, co uważamy za słuszne, czyli nikt nam nie mówi, jakie oceny mamy wystawiać w recenzji, jak nikt nam nie, do nas nie przychodzi i nie mówi, ej, zmieńcie ocenę albo poprawcie. Tak, afery były tego typu przecież na całym świecie, że się zdarzały zmiany ocen na przykład, gdzieś robione, nie wiem, 2 czy 3 godziny po opublikowaniu recenzji na dużym portalu, była ocena zmieniana i nieco stopka. No my jakoś tak od bardzo, bardzo długiego czasu byliśmy wolni od tego całkowicie, nic takiego się nie działo, co bardzo zresztą nas cieszy. Zresztą swoją drogą kilka razy udało nam się wystawić najniższe oceny w kraju różnym grom. I teraz to jest ciekawe. Wiesz co, ja mam wrażenie, że właśnie to forsowanie tych ocen u nas też między innymi przyczyniło się do tego, że troszeczkę się otrząsnęli też inni na innych portalach w Polsce. Słuchaj, ale ta akcja nie była tak dokładnie jednostronna, bo podczas wielu spotkań koleżeńskich, branżowych, dziennikarzy growych, poruszany był temat tego, jak bardzo lipa jest ze skalą ocen od 8 do 10. Zdewaluowała się całkowicie przecież kilka lat temu. Jak myśmy to zaczęli wprowadzać, to na szczęście nie byliśmy jedyni. Wtedy zaczęły się zmiany na kilku innych portalach równocześnie i myślę, że bez tego takiego wcześniejszego konsensusu branżowego byłoby nam dużo trudniej, dlatego że byłoby, ojej, co tu się wyprawia.
Nie, ważne było to, że to była w miarę, no to były różnice miesiąca, kilku miesięcy, zależy gdzie się udało przepchnąć inicjatywę, no, no tak. Ale to ogólnie było takie wylanie wiadra zimnej wody na łby sobie nawzajem. Nie? To też zresztą nie zmieniało się tak jeszcze od razu. Część tego pomysłu wychodziła od nas. Ja w ogóle tęsknię za czasami, kiedy nie dawaliśmy ocen grom. Tak? No, ja też. Przyznam szczerze, dlatego że to zawsze było... byłem wrogiem ocen, ale no później piony liczące na liczydłach wykazywały mi coraz częściej, że no jeszcze ta zmiana nastąpiła za chyba mojego drugiego z trzech bycia naczelnym. Nie pamiętam. W każdym razie, no rzeczywiście musiałem ustąpić przed przeważającą siłą kalkulatora. No, mają być oceny, bo ludzie chcą ocen. Znaczy to... Teraz znowu na nowo wracają portale, które nie dają ocen i nie wiem, oceny w tej chwili przy wszystkich kolejnych skandalach dotyczących chociażby nawet hejterskich obniżeń ocen na Metacritic, czy w ogóle istnieje w tej chwili coś takiego jak ocena, której można by w pełni ufać, nie? Jak zaczynaliśmy pracę przy grach, ja wcześniej, ty później, to... Ale ty jeszcze też byłeś przede wszystkim byłeś też wychowany w tym szacunku dla tego, co dziennikarze z dawnych pism o grach napisali, jaką ocenę, jeżeli była wystawiana, wystawili, to było w jakiś sposób miarodajne, bo wiedziałeś, że powiedzmy ten autor konkretnie, powiedzmy Gulasz, jeżeli mówi o takich grach, to mówi dobrze i będzie to słuszne. Czasami bywały sytuacje, że miałeś tak odmienny gust od recenzenta danego pisma, że wiedziałeś, że jeżeli czemuś przywalił niską ocenę, to tobie będzie się na pewno to podobać, nie? Tak, 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 no ale wiesz, no to takie rzeczy to się wyrabiają z czasem. Trzeba jednak obserwować, że tak powiem, z kilkoma przynajmniej jakimiś tekstami tego człowieka. No, czasami wynika to z tekstu, bo słuchaj, jeżeli recenzja jest dobrze napisana, to w tym momencie nie jest to żaden problem, dlatego że w tekście będzie wyraźnie napisane, dlaczego w tym momencie to, znaczy, co jest złe, a co jest dobre, co się autorowi tej recenzji podoba, a co nie. Na podstawie tego można sobie wyrobić też zdanie na temat, no nie wiem, gustu recenzenta, bo owszem, nie z każdym zawsze przecież musimy się zgadzać. To, że ktoś, no to jest prosty przykład, nie wiem, gry, która ma bardzo krótką, wiesz, acz treściwą, intensywną kampanię, no, jest cała masa ludzi, którzy takie rzeczy lubią, którzy wystawiliby grze wysoką ocenę. Właśnie za to, że nie jest niczym rozpychana. Znaczy, wiesz co, to nie chodzi, no, może nawet o... Z ich punktu widzenia. Tak, tak, tak. Z ich punktu widzenia. Teraz... Oni chcą przejść barwną fabułę i nastrzelać się po drodze. I szybko. Tak. Bo oni mają w tygodniu 2 godziny może, znaczy w tygodniu mają może w sumie 5-6 godzin na granie i oni sobie w ciągu tego tygodnia chcą tę grę skończyć i oni nie potrzebują więcej, bo oni na więcej nie będą mieli po prostu czasu. No to się zgadza, wiesz, z tym, że... I tak, no ale to wciąż jesteśmy jakby w takiej prehistorii, gdzie w ogóle liczył się autor recenzji. Gram tak w ogóle jest ciekawym, gdyby ktoś się pokusił o taką analizę, to jest bardzo ciekawym przykładem. Ja po prostu patrząc przez te wszystkie lata widzę, jak się wszystko zmieniało. Kiedy zaczynaliśmy, jeszcze ważne było, kogo brałem z innych portali, bo to byli ludzie, za którymi szli czytelnicy. Ostatnim takim przykładem było już późniejsze, już z bardziej nowożytnej historii gramu, przejęcie Sławka Serafina ze względu na to, że za nim po prostu przyszli jego etatowi hejterzy. No tak. I to już była zmiana czasu. Nie przyszli już wierni czytelnicy, fani, za to przyszli hejterzy i był ruch. Teraz tak naprawdę ja sobie doskonale zdaję sprawę, bo obserwuję nawet to, w większości ludzi, którzy czytają nasze teksty, zupełnie nie obchodzi, kto jest pod nimi podpisany. Przyszli na gram przeczytać recenzję, albo po prostu przyszli przeczytać recenzję, którą podrzuciła im wyszukiwarka, albo po prostu znaleźli linka na jakiejś innej stronie, na przykład na jakiś portal społecznościowy, czy cokolwiek.
Tak samo kiedyś Serce Gram, czyli forum i komentarze w ogóle pod artykułami, to jest rzecz, która straciła bardzo dużo z żywotności. Ludzie nie komentują już tyle artykułów, co kiedyś. I to nie jest kwestia tego, że na gramie po prostu przestali komentować. Wyjdź gdziekolwiek i zobacz, jak spadła ilość komentarzy. Oczywiście nigdy nie spadnie ilość komentarzy na portalach ogólnych pod artykułami o polityce. Nie, no to jest jasne. Znaczy, wiesz co? Nigdy nie spadnie niestety ilość komentarzy na Onecie. I to się zmieniło, tak? Zmieniło się kiedyś, jak Gram powstawał, bardzo ważne, kluczowe było istnienie kanału IRC. Musieliśmy mieć kanał IRC. No tak. Który w tej chwili nikogo poza grupką nerdów już ten temat nie obchodzi. No, słuchaj, wiesz co, bo to, znaczy ja ci powiem, dlaczego tak się dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. Portale się zmienił w ciągu dekady tak, że trudno w to uwierzyć. Portale społecznościowe, głównie Facebook. I na czym polega cały myk? Otóż wcześniej ludzie, żeby wyrazić siebie w jakiś sposób, jeżeli naszła ich ochota, to robili to właśnie głównie na forach dyskusyjnych w internecie, bo w zasadzie było to jedno z nielicznych miejsc, gdzie poza oczywiście założeniem bloga, co też oczywiście jest też inną sprawą, bo wtedy to nie było aż tak strasznie proste. Często trzeba było mieć jakąś podstawową wiedzę na temat... No chociażby jak postawić Apacza, nie? Chociażby tyle. No dajmy na to dokładnie, żeby coś takiego prowadzić. W tej chwili mamy całe mnóstwo różnego rodzaju gotowych w zasadzie wzorców portali, gdzie jedyne co musimy zrobić, to tylko wkleić treść, ewentualnie podpiąć obrazek, a jak ktoś jest troszeczkę ambitniejszy, to sobie nawet tło zmieni. A druga sprawa to jest właśnie Facebook. Teraz jeżeli ktoś chce napisać, że podobała mu się jakaś gra i jest ona fajna, to napisze to u siebie na Facebooku. Nie będzie wchodził specjalnie gdzieś na jakiś forum, szukał, logował się, sprawdzał, szukał odpowiedniego wątku i jeszcze, nie daj Boże, użerał się z jakimiś moderatorami albo innymi użytkownikami, którzy na niego naplują, bo ma odmienne zdanie. Nie, on to napisze u siebie, koledzy go pogłaszczą, posypie się 16 lajków, ktoś napisze, że gra do dupy, to w tym momencie, ale to przecież problemu nie ma, bo to tylko znajomi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sprawa pozamiatana. A efekt jest dokładnie taki sam. Ktoś miał ochotę wypowiedzieć publicznie swoje zdanie i to zrobił. To, że w tym momencie dostęp do tego zdania ma 150 jego znajomych, to już nie jest tak ważne, jak sam fakt, że po prostu to zrobił. Tym bardziej, że oczywiście kolejna sprawa, reakcję w tym momencie będzie miał bo swoją drogą. Jak mu dobrze pójdzie, to zobaczy go pół internetu, a na forum tylko ci, którzy są tam zarejestrowani. No ja widzę tą różnicę. No tak, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też to, że najczęściej reakcje na początku są zupełnie inne niż na forach. Dlatego, że na forach bardzo często, i chyba, że ktoś naprawdę w tym momencie bardzo mądrze pisze, bardzo często spotyka się z krytyką, mniejszą lub większą, czegokolwiek. Tam trwa dyskusja. Tam nikt nie będzie go głaskał po głowie, dlatego że, nie wiem, ma fajną ksywkę albo sobie śmiesznego awatarka wrzucił. A wiesz, a na przykład fejsie większość jednak to będą głosy poparcia. Znajomi zalajkują i tak dalej, i tak dalej. No nie mogą zdislajkować, przypomnę ci. No właśnie, na tym całym... Znaczy mogą odlajkować tak, jedynie. Na tym cały urok właśnie Facebooka polega. Ja jestem bardzo ciekaw, jaki by się tam kocioł zrobił, gdyby jednak taki przycisk wprowadzono. Słuchaj, jak wiele osób w tym momencie... właśnie społecznościówek, nie? No właśnie, bo się zapędzamy. Słuchaj, no 10 lat z mojego punktu widzenia to nie jest jakaś przepaść, tak? Ale właśnie patrząc na rozwój sieci, to jest niewiarygodny jakiś, ja wiem, ocean czasu. Bo kiedy tworzyliśmy Gram, nie istniały żadne nasze klasy, żadne Facebooki, żadne Twittery, nie było w ogóle czegoś takiego jak social media. Coraz więcej mówiło się o tak zwanym Web 2.0, czyli o tym, że zwykły szary użytkownik sieci, jeszcze wtedy ładnie nazywany zwykle internautą, teraz to jest z tego co się orientuje jakiś taki makabryczny anachronizm. No mnie też internauta kojarzy się z kimś, kto ma stary kurczę na głowie, wielki kask z rurą doprowadzającą powietrze, powaga no. W
każdym razie wtedy było właśnie mowa, że taki internauta może współtworzyć treści w sieci, że powinny powstały, że były coraz lepsze przykłady stron, które powstają właśnie na zasadzie Web 2.0, czyli że ludzie tworzą dużą część zawartości. Oczywiście z punktu widzenia projektu biznesowego jest to genialne, prawda? Bo nie musisz inwestować w tworzenie całej zawartości swojej strony, tylko masz zrobić dobre środowisko sympatyczne dla ludków i ludkowie ci zapełnią to. I to wtedy była nowość. To, co jest dzisiaj oczywiste, to, że internet się zdemokratyzował i nastąpiła w nim jedna wielka, niepodzielna idiokracja. No, jest pięknie, prawda? Myśmy jeszcze w tamtym okresie w Gramie, na samym początku niezależności, mieli bardzo gorące burze mózgów dotyczące tego, co dzisiaj istnieje w formie szczątkowej jako Gram Site. To był projekt Gram Unity i z założenia to miało być tak, że te Gram Site były tylko częścią, taką wizytówką człowieka. Ten człowiek również miałby mieć taki jakby swój awatar w tym Gram Unity, zdobywający levele. Nikt wtedy jeszcze nie mówił o tego typu rozwiązaniach za bardzo, znaczy nie miał w ogóle pojęcie gamifikacji w normalnym obiegu, tak? Może gdzieś na kilku ośrodkach uniwersyteckich gadano. Naprawdę są rzeczy, które mają kilka lat, ludzie. No. Czas będzie. I to miało być tak, że to w pewnym sensie to Gram Unity miało być taką platformą społecznościową, gdzie gracze mogli się spotykać, umawiać nagranie, gdzie mieli te swoje awatarki, gdzie za aktywność właśnie jakby dostawali levele expy i mogli różne rzeczy odblokowywać. I to był genialny projekt. No tylko kasy na niego nie ma. Dokładnie. Niech zgadnę. Tak zazwyczaj bywa z genialnymi projektami w... Ale gdyby ta kasa się wtedy znalazła, to bylibyśmy z jednym z pierwszych portali społecznościowych, tylko że dedykowanym konkretnie graczom. No, zgadza się, wiesz, a gdyby to obrosło w dodatkowe... Gdyby babcia miała wąs, tak, była dziadkiem. W dodatkowe właśnie jakieś takie funkcjonalności, to... No, to mogło być coś, co przynajmniej na skalę tutaj naszą gdzieś krajową mogłoby faktycznie zarządzić. No ale cóż, no tak się nie stało. Swoich czasów nie wyprzedziliśmy. Ogólnie był potencjał, tak, ku temu. No przecież wcześniej, tu odskakując od gram, wracając do GameStara, kiedy GameStar się pojawił w wersji cyfrowej, pojawił się nie jako e-zin po prostu, tylko pojawił się jako w pełni fleszowe pismo, tak? Ze stronami przewracanymi, z no taki dużo barwniejszy e-book, tak? No tak. Na etapie, na którym wtedy królował bardzo jeszcze skromny i spokojny PDF. Było to drugie na świecie pismo zrobione w tej technologii. No i też prezes wtedy IDG stwierdził, że nie będzie więcej na to łożył. Brał udział w kilku projektach, które wyprzedzały swój czas i zawsze kończyło się na tym samym. No widzisz, bo cała sztuka nie polega na tym, żeby czasy wyprzedzić, tylko żeby, wiesz, się w niej idealnie wstrzelić. Może to jest jakaś podpowiedź, wiesz, żeby w tym momencie nie próbować czasów wyprzedzać, tak, a jedynie po prostu odczekać jak przyczajony tygrys czy ukryty smok na odpowiedni moment i wtedy, wiesz, wtedy to odpalić. No ale no, taka jest prawda, jest ta rzeczywistość, że no... Wiele pomysłów w ten sposób stary skończyło gdzieś po prostu w koszu na śmieci. Niektóre w ogóle niezrealizowane, inne gdzieś powstały i zaczęły być realizowane, ale właśnie okazało się, że nie przystają właśnie do momentu, że są zbyt drogie, a nie wzbudzają odpowiednio jeszcze dużego zainteresowania. No potem okazuje się po powiedzmy 2 latach, że to było właśnie dokładnie to, bo teraz robią tak wszyscy. No ale...
Kwestia siły przebicia też przy okazji. Niejeden sławny pisarz czy poeta umarł w nędzy, a teraz jego dzieła w milionach. Ja wiem. No. A właśnie to jest też niesamowite, jak patrząc od strony właśnie technicznej, co było ważne dla funkcjonowania strony takiej jak Gram, w jakim okresie? W pewnym momencie były potwornie modne gry flashowe i trzeba było mieć flaszki u siebie. Tak, 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 był taki okres. W pewnym momencie był wybuch tworzenia demotywatorów i wtedy Wiktor stwierdził, że musimy mieć u siebie również taki rodzaj demotywatorów i, no i to nie był akurat najbardziej udany pomysł, bo nie było aż tak śmiesznie, jak powinno być. Znaczy, wiesz co, sam pomysł nie był głupi. Problem polegał na tym, że był po prostu z dublowaniem już miliona istniejących. Ale to nieważne, to, że dublowanie. No i oprócz tego nie był taki mega łatwy w użyciu, jak niektóre już nowsze robiące. No dobra. Teraz znowuż nie wiem tak naprawdę, co jest ważne poza przerzucaniem się coraz bardziej uproszczonymi memami i poza całym tym skróceniem na przykład przekazu do ćwierknięcia, bo to jest ostatnia poważna rewolucja, która była, jeżeli idzie o pisanie o czymkolwiek. No tak, jak się okazuje, wiesz co, sprawdza się to całkiem nieźle, dlatego że jest to bardzo popularna forma komunikacji w chwili obecnej i uwaga, przez Twittera udaje się przekazywać mnóstwo informacji wbrew pozorom. Tak, to jest... i na przykład większość informacji dotyczących naszej kochanej branżuni no pochodzi właśnie z takich źródeł. Znaczy wiesz co, no z tym, że tutaj nie można też akurat przesadzać, dlatego że o pewnej jakiejś objętości treści nie zawrzesz mimo wszystko w tweecie. I zauważ, że bardzo dużo takich właśnie... Jednak do czegoś linkuje. Tak, dokładnie. To jest kanał informacyjny. Owszem, i w ten sposób można go nazwać. No, tak jak kiedyś... Masz nagłówek po prostu, który jest rzucany tak jak kiedyś dostawałeś to w RSS-ie. Dokładnie. Właśnie chciałem nawiązać do RSS-a. To jest RSS z tym, że w tym momencie tworzony wiesz, zazwyczaj, no bo wiadomo, są na pewno jakieś kanały twitterowe, prawda? Profile twitterowe, które po prostu wrzucają wszystko na dany temat, tylko im wpadnie w ręce. Ale jednak to jest właśnie taki subiektywny RSS. Po prostu podpinasz się pod kogoś, o kim wiesz, że na przykład będzie się dzielił z tobą tego typu treściami. Określonymi, które on najpierw podda filtrowaniu. To jest dokładnie to samo, co na Facebooku, z tym, że jeszcze bardziej zwięzłej formie, bo na Facebooka to ludzie wrzucą i 700 zdjęć i przy okazji zagrają w grę i będzie tam pierdyliard różnych głupich powiadomień. Twitter jest od tego akurat na szczęście jeszcze wolny. Na Twitterze, tak. Na Twitterze jest dokładnie to, co chcesz, plus ewentualnie właśnie jakaś wymiana informacji i tak dalej. I co więcej, właśnie forma ograniczenia w tym momencie treści do minimum sprawia, że całość zachowuje nadal mimo wszystko, mimo totalnie wielkiego ruchu, jakąś przejrzystość. No tak. I to jest cała wygrana Twittera tak naprawdę. O ile w którymś momencie to było tak, że przyszedł menedżer i powiedział: panowie, od jakiegoś czasu coraz poważniejsze bicie mają podcasty. Coraz popularniejsze są, Gram musi mieć podcast, weźcie się w garść i zróbcie. No żeśmy zrobili. Tego typu zmiany były jeszcze w miarę łatwe. Rzeczywiście pominąłem jedną rzecz. W tej chwili takim jakby najważniejszym trendem, który ciężko jest dogonić, będąc... znaczy, po kolei. Live streaming. To jest właśnie taki trend. Tylko, że live streaming został bardzo skutecznie zawłaszczony przez jedną firmę tak naprawdę. Więc to jest tak jakby, nie wiem,
tworzyć serwis o grach, który znajduje się tylko i wyłącznie na Facebooku. Nie ma w ogóle swojej własnej strony nigdzie. Ma tylko profil facebookowy. Inaczej mówiąc, nie robisz nic na własną rękę, tylko robisz wszystko dla dobra skądinąd genialnego faceta zwanego Markiem Zuckerbergiem. W przypadku Twitcha, jeżeli używasz do live streamingu właśnie Twitcha, to ogólnie tam wchodzisz w to, to tak naprawdę pracujesz też na czyjąś zupełnie inną kartę. I to jest takie trochę straszne. Taka prawda. Mój znajomy, który kiedyś pracował w Creative Assembly, wylądował jako community manager. Londoner wylądował na Twitch.comie ostatnio, ze względu na to, że mniej więcej właśnie w taką branżę się przeniósł. Wyobrażasz sobie po prostu wielki festyn, wielkie targi. Można to tak nazwać, no targi nie do końca, no ale w każdym razie zlot, konwent w gigantycznej hali zorganizowany tylko wyłącznie właśnie przez Twitcha, Twitch.com. No, słuchaj. Dosyć udane zdjęcie zrobił, bo tam się coś załamało światło i było widać tylko Twitch.com. Bardzo ciekawe zdjęcie było. Dużo ludzi, dużo reklam, dużo pieniędzy. Hello! No. Stać ich na to. No ale tego na przykład już jako gram nie dogonimy, no bo jakby nie za wielki jest sens w uderzaniu w live streaming, który jest na zupełnie osobnej platformie. No to jest jedna sprawa. Druga sprawa, może nie tyle mniejszy sens, co po prostu zupełnie w tym momencie nieosiągalne. Tak praktycznie na dobrą sprawę jest tworzenie własnej infrastruktury tego typu. To jest jeszcze słabszy pomysł, dlatego że no to jest już chyba za późno troszkę. Tak, no zresztą poza tym, z takimi rzeczami jest zawsze problem. W ten sposób z czasem wygrał całkowicie kanał YouTube'owy, gramowy, z jakimikolwiek próbami robienia własnego playera. Dlatego, że jednak okazało się, że może lepiej, jeżeli jeżeli napędzamy ruch Google'owi, ale ludzie z zewnątrz, nie znając marki Gram, szukając materiału na dany temat, się o nas dowiedzą. No integralny jest własny player, no cóż, no, fajna rzecz, ale. Nawet mieliśmy ale. Przecież. Tak, zgadza się. Znaczy wiesz co, znaczy idealnym rozwiązaniem oczywiście w takim przypadku jest stosowanie, znaczy inaczej, upload równoległy, jeden na własnego playera, który jest na stronie, drugi w tym momencie oczywiście gdzieś na YouTube chociażby, który no jednak mimo wszystko jest no faktycznie globalny. Dokładnie, i ma szansę. No, to jest właśnie też podstawowa sprawa i słowo klucz tak naprawdę, wiesz, globalny. Bo jeżeli nie ma sensu ani szans bawić się w rozwiązania lokalne, jeżeli istnieją globalne, dlatego że 99% ludzi i tak będzie korzystać z tych globalnych. Chyba że jesteśmy jakąś stroną, która rzeczywiście staje w poprzek wszystkiemu, każdemu, buntuje się. No i oprócz tego, nie będziemy zmuszać przecież naszych użytkowników tutaj, wiesz, do korzystania z jakichś zaawansowanych sposobów maskowania się w sieci i innych tego typu rzeczy, po to, żeby móc wejść na grama, tak? No właśnie, no to się mija z celem zupełnie. Tak to się, wszystko to się zmieniło, nie? Fajnie było obserwować w ogóle te wszystkie zmiany na bieżąco, co było ważne. Mam nadzieję, że kolejna rewolucja będzie łatwiejsza do zaadoptowania niż live streamingowa. Czy wiesz co? Znaczy generalnie to wszystko będzie jednak w tym kierunku głównie podążać, dlatego że tak samo, dokładnie tak jak już mówiłeś wcześniej, wiąże się to właśnie z tym, co było leżało u podstaw Web 2.0, czyli z aktywacją użytkowników. Z tym, no tak, żeby to właśnie użytkownicy tworzyli content. No bo taka jest prawda. Słuchaj, jeżeli ktoś ma w tym momencie, nie wiem, 2 godziny, chce poznać grę, to ma w tym momencie tak, możliwość, dajmy na to, przeczytania kilku recenzji, bo to zrobi.
No i żeby przeczytał kilka recenzji, owszem, powinien mieć jakiś na tą grę już pogląd, ale w tym samym czasie może te 2 godziny spędzić, oglądając jakiś stream kolesia, który na żywo w tą grę gra. I to się kończy bardzo często graniem przez YouTube'a, jak to ktoś swego czasu ze znajomych określił. To znaczy, nie masz czasu i ochoty walczenia z grą, ale interesuje cię fabuła tej gry, albo ewentualnie pracujesz przy grach i chciałbyś wiedzieć, co się dzieje na świecie w tym. Szczerze? Tak? Jakoś nie odczuwam na przykład nie odczuwałbym potrzeby na przykład zagrania samodzielnego w Heavy Rain. Serio mógłbym obejrzeć na YouTubie. No i znam osobę, która pracuje przy grach, przynajmniej jedną, która bardzo dużo gra na YouTubie. To znaczy w domu odpala czyjeś let's play i ogląda, czasami się bliżej przyjrzy, czasami dalej, zrobi sobie w tym czasie jedzenie, coś tam zrobi w domu, a tutaj cały czas sobie leci gra i ją sobie obserwuje. I w zasadzie w jego wypadku, tego konkretnego człowieka, z którym dzisiaj zresztą będę się widział, to jest tak, że na 4 gry, które przechodzi, jedną przechodzi własnymi rękoma, a nie na YouTubie. No i słuchaj, no coś w tym jest. Jeżeli kogoś interesuje, to tylko... No to zobaczcie jeszcze oszczędność pieniędzy. Tak, jeżeli kogoś interesuje, to tylko i wyłącznie, znaczy w przypadku jakichś konkretnych gier, chodzi o czystą wartość poznawczą, czy chce po prostu zobaczyć, jak gra wygląda. A na dodatek jeszcze ta gra, powiedzmy, nie oferuje żadnej rewolucyjnej mechaniki, ani niczego, ani żadnych rewolucyjnych, chociażby nawet ewolucyjnych rozwiązań, dlatego że jest po prostu kolejnym klonem samej siebie, 6 swoich poprzednich części, ewentualnie całego gatunku. A on doskonale zna poprzednie części lub ten gatunek, to rzeczywiście, no słuchaj, jeżeli chodzi o same wrażenia z rozgrywki, dużo więcej tutaj nie wyciągnie. Może chcieć zobaczyć po prostu nową właśnie scenerię, nową fabułę, ewentualnie 3 czy 4 drobiazgi, które tam dodano, żeby nikt nie mówił, że 15 nie różni się od 16. W zasadzie odwrotnie. No i w tym momencie, wiesz, tak serio, no, wiele więcej nie potrzeba. Z tym, że no, żeby coś z tego wyciągnąć i żeby w tym momencie jakąś wartość to w ogóle miało, poza zwykłym siedzeniem i patrzeniem, to tak naprawdę trzeba jednak znać, wiesz, albo te wcześniejsze części, albo w ogóle mieć na temat gier jakiekolwiek pojęcie, no bo to nie jest też takie hop-siup. Podejrzewam, że gdybym ja w tym momencie... No to wcześniejszy też możesz na YouTubie przejść. Tak, bo ja na przykład wiesz, nie gram, nie lubię, nie ciągnęło mnie jakoś za bardzo, próbowałem, ale się odbiłem. Gry po prostu... typu LOL, no nie, i tak dalej, czy Dota w ogóle mnie jakoś nie wciągnęły gameplayowo. Znaczy, akurat jakby jesteśmy z jednej krwi, bo tak, nie, MOBA może, też jakoś zupełnie być nie. Być może, wiesz co, ja być może wyparłem to po prostu z siebie, żeby już się nie angażować w kolejny, kurde, jakiś tam gatunek gier, przy których spędza się mnóstwo czasu, bo to są straszne pożeracze czasu, to jest podstawowa sprawa. I słuchaj, ja ci powiem tak, no ja oglądam rozgrywkę i ja wiem, o co w tej grze chodzi. Znaczy, ja wiem, co kto robi, wiem, że używa tutaj skilla takiego i takiego. Jestem w stanie, nawet nie znając zupełnie postaci, ich ataków i tak dalej, odróżnić po efektach, które się wyświetlają, czy to był jakiś atak właśnie, wiesz, z jakimś dotem, czy to był atak obszarowy, czy to jest po prostu jakiś crowd control, czy coś takiego, no nie? Ja to wszystko widzę, ale to, co się tam dzieje, dlaczego ludzie robią te rzeczy, dlaczego część z tych rzeczy wydaje mi się irracjonalna, a potem się okazuje, że miała sens, to już jest ponad mnie, dlatego że ja nie znam tej gry na tyle dobrze. Wiesz, to jest też kolejna sprawa, że są gry, w których oglądanie w tym momencie, jeżeli się nie zna dobrze samemu tej gry, czyli nie poświęciło się jej mnóstwa czasu. No dobrze, ale to tutaj tak mówimy bardziej o rzeczach e-sportowych. I tutaj jest tak, że... E-sport jest sportem, ale to wiesz, tak jest w każdej grze, która ma jedną podstawową, świętą właśnie zasadę, wiesz. Easy to learn, hard to master, czyli gry, w których jednak są, które zostały skonstruowane i zbudowane w taki sposób. Coraz mniej takich jest. A, no nie, przesadzaj, nie jest aż tak źle, no chociażby właśnie całe MOBA jest przykładem tego typu gier i to
Więc, no bracie, hands down. A to są gry nakierowane właśnie na masowego użytkownika, no, na granie sieci. Całe MOBA. Trzy tytuły, które królują na rynku i nic więcej. No dobrze. No weź, no to naprawdę jest, znaczy jest ich więcej, ale liczą się tylko trzy. Tak? Tak, tak, wiemy, wiemy. I to, że trzecie się zaczęło liczyć, to w ogóle szapoba i wyjście po prostu z bardzo dużą bazą i zaufaniem, bo wydawało się, że nikt się... Z marką. I z marką, oczywiście, bo wydawało się, że na poletko zagospodarowane przez świętą wojnę między LOL-em a Dota, czyli przez tych samych ludzi tak naprawdę, tylko że rozłamowców, to... no... Że nikt tam się nie dostanie, dostał się. No słuchaj, ale tak, dobra. Powoli pora kończyć, bo tak naprawdę doszliśmy do poziomu, na którym możemy stwierdzić jedną smutną rzecz, nie? Że z perspektywy tych 10 lat możemy powiedzieć jedno, że oldschoolowe pisanie o grach, no to tak powoli nikogo, tak? Znaczy wiesz co, nie, aż tak źle to jeszcze nie jest. Znaczy bardzo oldschoolowe, owszem. Nie zdechliśmy jeszcze jak print, ja wiem, ale... Właśnie. Tak, ale to już jest dalszy etap tej ewolucji właśnie. Znaczy wiesz co, wciąż jeszcze są ludzie, no słuchaj. Tutaj nie jest to kwestia, tak mi się wydaje, jeszcze przez długi czas nie będzie. Kwestia tylko i wyłącznie, znaczy kwestia tego, że to w ogóle całkowicie umrze, bo gdyby tak było, to nie istniałoby żadne pismo. Gdyby radio miało zabić książkę, a później telewizja, jak nie jedni wieszczyli, to też tak by się stało, ale tak nie jest, wiesz co, to jest kwestia tego, że po prostu... Na przykład radio wróciło przewrotnie w formie podcastów, nie? No tak, i to tak, no, radio... De facto tak, bo radio, tak jak było kiedyś, podcast de facto jest w dużej mierze wskrzeszeniem najbardziej pierwotnych rozwiązań w radiu, tak? Czyli po prostu siedzą goście w studiu i o czymś gadają. No, zgadza się. Znaczy, słuchaj, no to... Na co już dzisiaj w radiu, w eterze, niewiele jest miejsca, ale znalazło się miejsce w formie tego, że nie słuchasz o danej godzinie, tylko sobie ściągasz i słuchasz gdzieś biegając. No i właśnie o to chodzi. No może poza programem, którego nie da się ściągnąć z iTunesa, bo wciąż tego nie zrobiliśmy, żeby był tam wpięty. Może na te urodziny się uda. Nie wiem. Może na następne. Ktoś u nas używa, na pewno w redakcji iPhone'ów, no bo my to nie bardzo jesteśmy. Wiesz co, ja nawet czytałem całkiem sporo, jakie warunki trzeba spełnić i tak dalej. Spełniamy? Dałoby się, tylko że no tutaj musimy ten nasz zajęty reformowaniem strony dział IT troszeczkę to jest zaprząc, żeby te stare rzeczy, no bo nieważne. Kochani, niektórzy z naszych słuchaczy, być może ty, a być może nie ty słuchaczu, marudzą o tym, żeby to było wreszcie na tych iTunesach i my wiemy i naprawdę może kiedyś to zrobimy. I nawet zacząłem czytać drafty na ten temat, co jest o tyle pocieszające, że jak wspomniałem, byłem kiedyś informatykiem, więc ja nawet je rozumiem, ale nic nie obiecuję. W ogóle zrobiło się śmiesznie, bo zaczęliśmy od hura, urodziny gramu, a doszliśmy do poziomu umierania, wymierania całych gałęzi, prawda, branży dziennikarstwa growego. Tak, ale to widzisz, tak jak tak to jest, no zaproś dinozaury, żeby pogadały o życiu, no błagam. Tak, tak. Dokładnie. To powinniśmy może jakoś optymistycznie cieszyć się, że jeszcze, wiesz, my nie wyginęliśmy póki co. Jeszcze nas jakaś kometa nie zabiła. Epoka potrójnie lodowcowa czy cokolwiek innego. Ale wiesz co, słuchaj, kwestia jest... Kwestia jest tego typu, że, tak jak mówię, nisza zawsze się znajdzie, nawet jeżeli to będzie nisza. No wcale nie taka mała, ja biorąc pod uwagę na przykład, wiesz, nadal popularność na przykład... CD Actiona czy PSX-a, no dużo już tego nie zostało, no jeszcze jest Pixel. No i to w ogóle, że Pixelowi udało się jednak pociągnąć powyżej tych karnych numerów za cały cyrk z Secretem. No. Co więcej, ja zgadzam się z ogólnie obiegową opinią, że
ileś tych ostatnich numerów Pixela, to jest kawał solidnego pisania. Ale właśnie oni uciekają od zwykłego, od tego, co zwykle zawierało pismo. I to jest, myślę, kluczem do sukcesu tutaj. No, jest to być może jakaś metoda. Inna sprawa, że tak jak mówię, no, całkowicie pewnie... Wyobraź sobie dzisiaj robienie ruchu na poradnikach, tak jak kiedyś musiały być poradniki w pismach? No w pismach to nie, no już nie przesadzajmy. No generalnie wiesz co, no to jest zresztą właśnie... Poradniki to są let's play'e, prawda, w sieci. No, poza tym jest kwestia tego typu, że internet, jeżeli chodzi nawet o zwykłe właśnie newsy, przekazywanie informacji, jakkolwiek, ja już nie mówię właśnie o poradnikach, to w tym momencie całkowicie, zupełnie i totalnie zabił coś takiego, jak właśnie, wiesz, no, to dlaczego się kiedyś pisma kupowało. Ja pamiętam, że kiedyś się czytało po prostu nawet te małe notateczki, gdzie pojawiał się news o tym, że 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu gdzieś na jakiejś konferencji, powiedzmy w Stanach albo na jakichś targach, które były gdzieś w Japonii, ktoś pokazał coś tam. I wiesz, ja się jarałem, bo to była kolejna... O, znowu opóźniono Stalkera. Wow. To były. No właśnie. No, że teraz Stalker już wyszedł w czasach, kiedy print zginął, ale projekt Stalker jak najbardziej emocjonował ludzi jeszcze w czasach, kiedy print był żywy. To dopiero jest skala czasu. Dokładnie. No wiesz, były gry typu właśnie Duke Nukem, które przeżyły bardzo wiele, bo u nas od zinów praktycznie... Przez cały rozwój printu, przez wszystko. Dokładnie, tak. Aż do jego śmierci. I przeżyły tę śmierć gdzieś tak. Także to jest coś, to jest dopiero wytrwałość, nie? Bo jednak gdzieś to kiedyś... Forever w tytule mówi swoje. Zrobili i wydali. No właśnie, Gram Forever. Gram Forever, trzymajcie się. No, trzymajcie się, na razie.